Zapraszam bardzo serdecznie na wykład zatytułowany Projektowanie w poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa w relacji do przestrzeni i obiektów. Będziemy zastanawiać się, czym jest design syntetyczny. Joanna Jurga jest już z nami. Dzień dobry, pani Asiu. Witam, dzień dobry. Joanna Jurga, projektantka produktu i przestrzeni, innowatorka oraz wykładowczyni. Tak Jeszcze raz dzień dobry. No dzień i dzień dobry, dzień dobry. Oddaję pani głos. Super. Witam bardzo serdecznie. Jest mi super miło, że mogę dzisiaj do Państwa mówić, więc zacznę klasycznie udostępnię swój ekran i spytam, czy mnie widać i czy mnie słychać. Mam nadzieję, że jest dobrze. Szanowni Państwo, ja się nazywam, tak jak zostało powiedziane, Janny Jurka i specjalizuję się w życiu w izolacji. I jak zajęłam się. Zagadnieniem izolacji i projektowania przestrzeni do izolacji lat temu, pięć, to wszyscy stukali się w głowę i zastanawiali się, jaka izolacja że to dotyczy to najwyżej polarników albo astronautów. Jednakże, ostatnie półtora roku pokazało, że izolacja może dotyczyć nas wszystkich i jestem w tej włoskiej grupie ludzi, którym lockdown dał naprawdę dużo możliwości badawczych. Tak więc zabieram Państwa w podróż po projektowaniu poczucia bezpieczeństwa, tak żeby było nam. Lepiej w codziennym życiu, w izolacji na biegunie i w kosmosie. I to, czym ja się tak bardzo specyficznie albo bardzo wąsko zajmuję, to są przestrzenie, które mają działać na nas terapeutycznie, i to, w jaki sposób my odbieramy rzeczywistość. I jak możemy tą rzeczywistość projektować, jak możemy ją budować, jak możemy ją tworzyć, jak możemy ją wykańczać, bądź projektować przedmioty do tych przestrzeni, żeby nam wszystkim w tych przestrzeniach, było lepiej. I takim wstępem do, do tego całego wykładu jest fragment mojej pracy doktorskiej, w którym piszę o tym, że od powstania gatunku ludzkiego człowiek żył w skupiskach i ma atawistyczną potrzebę bliskości. I tak naprawdę ona kształtuje się już w okresie prenatalnym, kiedy to jesteśmy otuleni, otoczeni ciepłem brzucha mamy. I ta piękna, ten piękny moment nazywa się został nazwany przez Janet Kaletę zasadą czterech C, do których zaraz wrócę. I z tego też wiemy, że dzieci, które po urodzeniu nie są dotykane, nie są przytulane, nie mają rozwijanego dalej zmysłu dotyku, który jest najbardziej rozwinięty w momencie narodzin, bo my jak przystało nas ssaki super słabo widzimy prosto po urodzeniu, stają się niezdolne do życia społecznie i zaczynają mieć. Problemy psychofizyczne bywają agresywne albo bardzo zamknięte w sobie. I ten problem ze zmysłem dotyku, którego wszyscy doświadczyliśmy przez ostatni rok, nazwany głodem skóry, to jest jednostka chorobowa, diagnozowana od lat 80., na początku właśnie u astronautów i u więźniów pokazuje nam, jak bardzo my nadal jesteśmy biologicznymi istotami i jak bardzo te relacje zmysłowe z otoczeniem są dla nas ważne. I jeżeli nie nauczymy się nad tym panować, to po prostu przestaniemy być zdolni do życia we współczesnym świecie. I zasada 4C, czyli ciasno, ciepło, cicho, ciemno. To jest mniej więcej tak, tak moglibyśmy opisać nasze warunki w życiu płodowym. I dokładnie takich warunków potrzebujemy, żeby w życiu zarówno jako małe dzieci, jak i dorośli ludzie, się relaksować. I to jest taki piękny moment, od którego ja wyszłam. Czyli zaczęłam badać miejsca, w których czujemy się bezpiecznie, i co powoduje, że tak dokładnie one na nas działają. I bardzo szybko zakręciłam właśnie w stronę tych naszych początków, w stronę ciasnego beta, w ten moment bycia otulonym, przytulonym do, do skóry rodzica albo opiekuna. I zaczęłam zastanawiać się, jak moglibyśmy takie wrażenia. Przenosić na nasze dorosłe życie i przestrzenie, w których funkcjonujemy. A co jest bardzo ważne, idąc za pediatrą i psychoanalitykiem Inicotem, my już wiemy, że poczucie bezpieczeństwa kształtuje się już w okresie prenatalnym czyli to, jak kobieta przechodzi ciążę, jak wygląda poród, jak dziecko jest zaopiekowane po tym porodzie ma bardzo duży wpływ na to, jak my sobie w tym dorosłym. W życiu będziemy radzić, i te rzeczy, które ja tworzę, to są tak naprawdę mechaniczne, strukturalne rozwiązania zewnętrzne, które mają pomóc naszemu systemowi nerwowemu sobie z tymi napięciami radzić. I Chciałabym zacząć tą opowieść od historii o zmysłach, dlatego, bo gdybyśmy nie poznawali świata za pomocą zmysłów, to prawdopodobnie w ogóle byśmy nie istnieli. Jesteśmy zwierzętami absolutnie zmysłowymi, jak wszystkie istoty żywe. Pierwsze wyodrębnienie zmysłów wśród żywych istot nastąpiło mniej więcej w Kambrze, więc ma już no, wiele, wiele milionów lat i wtedy pojawiły się też pierwsze, Oczy i oczy złożone, takie jak u much, i takie oczy jak nasze zbliżone do aparatu fotograficznego. I zaczynając klasycznie od pięciu zmysłów, opowiem Państwu, jak one sobie radzą w przestrzeni, a następnie przejdziemy do zmysłów nowych, a potem opowiem Państwu o przykładowych przestrzeniach i ich roli bądź wpływie na te zmysły. I teraz tak, zaczynając od dotyku, dlatego bo w mojej klasyfikacji dotyk jest najważniejszym ludzkim zmysłem, i w momencie na przykład, kiedy tracimy wzrok, to właśnie dotyk powoduje, że to właśnie dotyk powoduje, że jesteśmy w stanie się odnaleźć w przestrzeni, zanim nauczymy się innych metod poruszania, jak chociażby echolokacja, do której wrócę, to dotyk jest tym pierwszym. A pierwszym zmysłem naszej orientacji jest to zmysł fantastyczny, dlatego, bo my w ogóle jesteśmy macaczami. Podstawową funkcją największego organu, który mamy, czyli skóry, skóra ma dwa metry kwadratowe powierzchni, jest to, żebyśmy mogli poznawać świat dotykowy i bardzo pięknie o tym napisał Nabuko w Lolicie, że to właśnie zmysł dotyku, tak nieskończenie mniej ceniony przez ludzi od zmysłów wzroku. Staje się w krytycznych momentach naszym jedynym kluczem do rzeczywistości. I tak rzeczywiście jest, że nic nam nie robi tak dobrze jak dotyk, i są takie przepiękne stwierdzenia, że potrzebujemy czterech dotyków dziennie, by żyć. 8, by być zdrowymi i 12, by, by być szczęśliwymi. I 10-sekundowe przez bliskiego nam człowieka albo inną istotę żywą, np. psa, działa na nas lepiej niż butelka wina Joint albo Xanax. Czyli nadal bliskość jest podstawową formą terapeutyczną, jakiej jak, jako ludzie. Zwierzęta stadne potrzebujemy. Tak jak wspomniałam, dotyk w momencie narodzin jest najbardziej rozwiniętym ludzkim zmysłem. Na dotyk w tej chwili składa się już kilka zmysłów. W sensie dotyk został rozdzielony na kilka zmysłów. W tym na przykład odczuwanie temperatury, ból. Eee, tak, odczuwanie temperatury i ból to są dwa podstawowe wy gięte zmysły już w tej chwili ze zmysłu dotyku. No i dotyk odziedziczyliśmy oczywiście po naszych innych zwierzęcych przodkach i tak jak pielęgnacja sierści, czyli iskanie jest prawzorem przytulania, tak na przykład przekazywanie pokarmu z ust do ust jest prawzorem pocałunków. I w przestrzeni ten dotyk jest niezwykle ważny, ponieważ my żyjąc w kulturze okulocentrycznej, czyli tej skupionej na wzroku, Coraz rzadziej dotykamy, mamy szansę pomacać przedmioty, zanim je kupimy. Kupiujemy rzeczy głównie na podstawie zmysłów wzroku i otaczamy się i decydujemy o przestrzeniach na podstawie zdjęć albo wizualizacji, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie odnieść siebie, swojej świadomości ciała i wrażeń dotykowych do rzeczy, które wybieramy do tego, żeby się nimi otaczać. Słuch. Słuch jest podstawowym zmysłem komunikacji. Na pewno mają Państwo takie doświadczenie, że jak starsza osoba traci słuch i nie ma odpowiednio szybko dobranego aparatu słuchowego, to się wycofuje ze społeczeństwa i dużo trudniej jest istocie ludzkiej żyć bez wsłuchu niż bez wzroku, co zawsze szczególnie dla moich studentów czy dla branży kreatywnej jest takie zaskakujące, bo wszyscy jakby mieli z czegoś zrezygnować, to mówią, że na słuchu na pewno nie ze wzroku, a my bez wzroku radzimy sobie bardzo dobrze, są zresztą zawody, które były preferowane dla osób niewidzących, jak bycie prawnikiem, uważano bardzo długo, że prawnik, który jest niewidomy, nie będzie oceniał sytuacji na podstawie przesłanek wizualnych, a słuch jest podstawowym zmysłem wymiany informacji, ciągłości informacji, bycia częścią kultury. I jest niezwykle ważny do tego, żebyśmy mogli się nie tylko komunikować, ale również poruszać w przestrzeni. No i co ciekawe, my mamy całkiem niezłe spektrum, spektrum słyszenia, jak na zwierzęta. Możemy na przykład. Obracać, to jest, to jest ciekawe, bo nam się zawsze wydaje, że mamy mniejsze uszy na przykład niż. Psy, bo rzeczywiście małżowiny uszne i to ucho zewnętrzne mamy zdecydowanie mniejsze, ale nasze ucho wewnętrzne potrafi się obracać w kierunku dźwięku. Więc nawet jeżeli nie mamy tej zdolności jak psy albo jak konie, żeby obracać całe ucho, to co, co się dzieje w naszej głowie, jest w stanie podążać za dźwiękiem, nawet jeżeli jest już nieruchome na zewnątrz. Choć ewolucyjnie mogliśmy poruszać uszami i około 10% społeczeństwa nadal to, nadal to potrafi. Słuch działa bez użycia naszej woli, co znaczy, że dźwięki, które się dzieją w nocy, jak śnimy, nasz umysł adaptuje do, do snów. I słuch jest niezwykle zaniedbanym zmysłem w współczesnym świecie. Żyjemy w przestrzeni bardzo za zanieczyszczonej dźwiękami. I tak jak na pewno się Państwo spotkali z określeniami przestrzeni zanieczyszczonej światłem, to w tej chwili poza zanieczyszczeniem światłem, mówimy też o zanieczyszczeniu dźwiękiem, które jest niezwykle męczące. I nawet jeżeli my już tego szumu miasta za oknem nie słyszymy, to on tam jest i nasz system nerwowy go odbiera. Więc warto zadbać o to, żeby ta akustyka w naszych domach, w naszych mieszkaniach była jak najlepsza. Warto pamiętać o tym, żeby relacja powierzchni twardych do powierzchni miękkich była właściwa, żebyśmy nie tworzyli w domach efektu echa i jeżeli mieszkamy więcej niż w jedną osobę i, i pracujemy, żyjemy, mamy dzieci, które są w wieku szkolnym, żeby tworzyć przestrzenie Przyjazne akustycznie. Tu się bardzo przydają dywany, tu się przydają zasłony, tu się przydają miękkie powierzchni, kanapy, tapicerowane meble, bo my potrzebujemy powierzchni, które wychwytują dźwięki, bo to nam po prostu fizycznie daje ulgę. Zapach. Zapach jest przepięknym zmysłem, bo jest tak naprawdę w tej chwili jedynym dostępnym teleporterem i wszyscy go mamy. Na pewno znają Państwo sytuację, że gdzieś wchodzicie, jest jakiś zapach, jakiś perfum, Albo szarlotki i przenosimy się w świat dzieciństwa. Natychmiast jesteśmy, nie wiem, w domu u babci i widzimy, jak ze starego pieca wyciąga świeżo upieczone ciasto. Nieprawdopodobnie silny zmysł, jeżeli chodzi o emocje. Też najstarszy ludzki zmysł, pochodzący jeszcze z okresu gadziego, bezpośrednio związany z mózgiem w sensie przekazywanie bodźców z nozdrzy do mózgu, to jest najkrótsza droga, którą pokonują nasze, nasze zmysły, nasze bodźce zmysłowe. I za pomocą zapachu wybieramy nie tylko jedzenie, czy ono jest na przykład zdrowe, smaczne, świeże, domy na przykład, czy nie są zagrzybione, ale dobieramy też partnerów. I, to I przyjaciół, i partnerów seksualnych. I są bardzo fajne badania na ten temat, które mówią, że w świecie właśnie tego oka okulocentryzmu i w czasie Tindera, w czasach Tindera, ludziom się ze sobą bardzo dobrze rozmawiają, do momentu, aż się nie zobaczą na żywo. I nie o to chodzi, że oni się sobie nie podobają, no bo wybrali się na podstawie bodźca wzrokowego, ale chodzi o to, że ich feromony kompletnie ze sobą nie działają i czar pryska. I to są takie biologiczne rozczarowania, na które nie możemy nic poradzić. To jest po prostu nadal silniejsze od nas. I to też czasami widać, jak jesteśmy gdzieś w sytuacji na przykład służbowej, wchodzi osoba do sali, ona się jeszcze nie odezwała, a my już wiemy, że jej nie lubimy. To jest ten, to jest ten moment, kiedy wygrywa biologia, nie ma chemii, nie będzie chemii i choćby jedna i druga strona stana na rzęsach, to, to po prostu biologicznie się ze sobą nie dogadamy. Do tego wszystkiego związki zapachowe, czyli odoranty, występują w różnych częściach naszego ciała. Na przykład występują w jelitach, przez co po wykryciu związków odorantów kawy są w stanie ruszyć cały proces metaboliczny. Albo z ostatnich odkryć super ciekawych jest to, że to dzięki odorantom plemniki w momencie stosunku wiedzą, w którą stronę mają płynąć do jajeczka, żeby je zapłodnić. Więc to nie jest tak, że my bodźce zmysłowe mamy tylko w nosie. My mamy Mamy bodźce zmysłowe tak naprawdę w całym ciele, tylko one działają wtedy na poziomie czysto, czysto chemicznym, czysto biologicznym ale mają pełne przełożenie na nasze otoczenie, mają pełne przełożenie na to, jak my się w przestrzeni czujemy, co nam robi las na przykład, co nam robi kontakt z naturą, co nam robi aromaterapia znana tak naprawdę od starożytności i jak ważne jest czyste powietrze, filtrowane powietrze, w ogóle dostęp do, do świeżego powietrza, bo to wszystko ma wpływ na to, jak funkcjonuje nasz mózg. No i nierozerwalnie związane z zmysłem zapachu, zmysła smaku. Myślę, że większość z Państwa straciła kiedyś węg z okazji Kataru, znaczy smak z okazji Kataru. Część pewnie też przeszła COVID w sposób taki, że straciło węg bądź i lub smak. I a, smak jest fajnym zmysłem, ponieważ każdy nasz kubek smakowy jest połączony z inną częścią mózgu, co powoduje, że część fizjologów uważa, że każdy smak powinien być osobnym zmysłem. Ma też bardzo silny kontekst kulturowy, bo rzeczy, na przykład, które dla nas są piekielnie ostre, w Azji południowo-wschodniej będą absolutnie super, super delikatne. I podstawowo mamy cztery smaki. Słodki słony, sma słodki, słony, kwaśny, gorzki. Ale w 1908 roku odkryto smak umami. Jego istnienie potwierdzono dopiero w 2000. I to jest ten smak, który odpowiada za glutaminian sodu, czyli wszystkie um, długogotowane buliony, na przykład tak jak na ramen, e, czy wszystkie rzeczy, które nam bardzo smakują, nie powinniśmy ich jeść, jak na przykład frytki z McDonalda albo chipsy. To są rzeczy bardzo. Bogate w smak umami. I jest jeszcze hipoteza, że jesteśmy w stanie czuć smak metaliczny. To na przykład, jeżeli mieli kiedyś Państwo kontrast robiony, podawany do badań w szpitalu, on pozostawia takie wrażenie na języku, jakbyśmy mieli metalową płytkę. Oraz smak tłuszczu, chociaż tutaj szefowie kuchni zgodnie twierdzą, że tłuszcz jest raczej nośnikiem smaku niż osobnym smakiem. No i oko na sam koniec. W mojej prywatnej klasyfikacji oko, oko jest ostatnie, bo jest to absolutnie przebodźcowany zmysł. My pochłaniamy tyle informacji wizualnych, jaką ludzie przed wojną pochłaniali mniej więcej w przeciągu pół roku i ten, te informacje wizualne atakują nas ze wszystkich stron. One są w samochodach, one są przez wszystkie gadające ekrany i poruszające się, one są w metrze, one są na ulicach, to są nasze smartfony, to są nasze komputery, nasze tablety, nasze telewizory itd. itd. I my chłoniemy nieprawdopodobną ilość danych wizualnych, których nawet nie pamiętamy w sensie. One trafiają do naszego mózgu, ale my świadomie ich nie odbieramy, tak jak nie odbieramy widzenia peryferyjnego, czyli tego wszystkiego, co się dzieje na skraju naszego pola widzenia, ale nasz mózg to rejestruje. Co powoduje, że bardzo często wieczorem, mimo tego, że nie pracujemy już, przynajmniej większość z nas nie pracuje w fabrykach na 12-godzinnych szyftach, i nie przerzucamy i nie kopiemy węgla, to jesteśmy bardzo zmęczeni. I nasze zmęczenie wynika z ilości danych, które nasz mózg musiał przerobić, obrobić. I rzeczy, które kiedyś odbywały się dużo bardziej płaszczyznowo, jak chociaż wybór wspomnianej kanapy, czyli pojechanie do sklepu, siadaliśmy na tej kanapie, dotykaliśmy, braliśmy próbniki do ręki i tak dalej, w tej chwili jest ograniczony do wybierania rzeczy w internecie, co jest bardzo trudne. Dlatego, bo ta kanapa potem przyjeżdża do tego naszego wymarzonego mieszkania. Nawet jeżeli się zmieściła przez drzwi, to na przykład się okazuje, że jest super niemiła w wytkaninie albo super niewygodna, a bardzo trudno jest zwrócić taką kanapę. Więc ten nasz świat oparty na bodźcach wizualnych w tej chwili jest dla nas niezwykle obciążający. Bardzo to wpływa na jakość naszego snu, która jest gigantycznym. No w gigantycznym odwecie w tej chwili, w sensie, że jeżeli możemy mówić o jakiejś pandemii, to mamy pandemię bezsenności, 15% z Polaków ma stwierdzoną bezsenność, no i tak 30 do 40 mierzyć z problemami ze snem, my wszyscy śpimy za krótko, bo w Polsce polska średnia długość snu to jest 7 godzin 13 minut, a powinniśmy spać przynajmniej 7,5 godziny i to ci, którzy naprawdę potrzebują mało snu, bo Normalnie człowiek potrzebuje między 7,5 a 9,5, więc jesteśmy przebodźcowani, wszyscy jesteśmy niewyspani, na godzinę przed snem powinniśmy odkładać wszystkie niebieskie ekrany, w sensie ekrany świecące spektrum światła niebieskim, czyli właśnie laptopy, telefony, telewizory. Tak, żeby pozwolić organizmowi wytworzyć melatoninę, bo w drugiej dobie bez snu zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli półtorej promila alkoholu we krwi, no i zaczynamy być zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale też dla naszego otoczenia, co powoduje, że to przeniesienie doświadczeń na inne zmysły. To szukanie relaksu nie tylko przed Netflixem, ale w jakimkolwiek zajęciach manualnych, czy to dzierganiu, czy malowaniu, czy nawet pisaniu, ale odręcznym dziennika, układaniu puzli, grom prężowym, co oczywiście też się łączy ze zmysłem wzroku, ale buduje relacje oko ręka i daje nam rozwój też palpacji, czyli wrażeń dotykowych, jest niezwykle ważne w ogóle w takiej higienie rytmu dobowego. No, i to były klasyczne zmysły, tak zwane stare, znane od czasów Arystotelesa. Ten podział jest utrwalony i uważany za święty. Przy czym a, taki kolejne pięć zmysłów, które już wiemy, że wszyscy posiadamy, to jest nocycepcja, czyli zmysł. Wyróżniony ze zmysłu dotyku, tak jak mówiłam, i odpowiada za odczuwanie bólu skóry, stawów czy narządów. Zmysł temperatury, również wyróżniony ze zmysłu dotyku i też on dotyczy zarówno temperatury wewnętrznej, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, że mamy gorączkę albo hipotermię, ale też tego, że na przykład jest nam gorąco w upalne dni. Zmysł równowagi. To są kanaliki półkoliste w uszach i wszyscy, żeśmy doświadczyli zaburzeń zmysłu równowagi, będąc pod wpływem alkoholu, nie jest to przyjemne. E, Propriocepcja prio, e, u was, uz, Boże, nazywana też zmysłem kinetycznym, bądź czuciem głębokim. Jest to zmysł, który odpowiada za to, że my wiemy, gdzie są nasze kończyny, czyli ja w tej chwili siedząc i mówiąc do Państwa wiem, że moje nogi są pod stołem. Albo jak zamknę oczy, to jestem w stanie połączyć ze sobą palce. Ten zmysł nie działa w przestrzeni kosmicznej, ponieważ nie ma grawitacji, nasz mózg, mamy zaburzone poczucie równowagi i jest nam bardzo trudno ocenić, gdzie znajdują się nasze poszczególne kończyny. To powoduje, że pierwsze dni na stacji ISS, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, są niezwykle trudne i większość Astronautów cierpi na tzw. Tak kosmiczną chorobę lokomocyjną, bo mózg musi się nauczyć na nowo funkcjonować w przestrzeni, gdzie nic na niego nie naciska i go nie pionizuje. Oraz dziesiąty zmysł, percepcja czasu, myślę, że doskonale Państwu znana. Co nie zmienia faktu, że też tak jak smak względna kulturowo. Każde Są kultury nadal istniejące, ale było ich kiedyś więcej, które miały zupełnie inne pojmowanie czasu, chociażby czas jako cykliczność i powtarzalność, a nie jako liniowa forma upływu rzeczywistości, jak to rozumiemy w tej chwili. Poza tym mamy echolokację, która tradycyjnie występuje u dużych ssaków morskich, walenie, delfiny, ale również u um, nietoperzy. I echolokacja jest fantastyczna, bo jest to system nawigowania, nawigacji i komunikacji za pomocą fal dźwiękowych, takiego charakterystycznego klikania. Jak oglądali Państwo kiedyś delfiny na żywo albo na filmach, to one robią takie takie śmieszne dźwięki, eee, i, i za ich pomocą patrzą, e, czują odległość. Ten sonar, którym odbierają, na przykład u waleni jest w podgardlu. Co powoduje, że one są w stanie, co powoduje, że one bardzo często odwracają się brzuchem do góry, w sensie do powierzchni, żeby lepiej zobaczyć, bo to się nazywa widzenie echolokacyjne przestrzeni wokół siebie. I my już wiemy, że człowiek też może echolokować. Jest taki cudowny człowiek, nazywa się Daniel Kisz i on stracił wzrok jako nastolatek i postanowił nie rezygnować z aktywnego życia, które posiadał, nauczył się echolokować jest w stanie rozróżnić, idąc po ulicy, czy mija budynek z elewacją ceglaną, czy gładką, jeździ na rowerze, jeździ na nartach. Więc to tylko pokazuje, jak dokładnie można widzieć echolokując i chociażby delfiny z odległości 70 metrów rozróżniają piłkę golfową od piłki tenisowej, więc ta, ta czułość echolokacji jest gigantyczna. Następnie mamy rozpoznawanie kierunków i siły prądu wody. No, tego nie mamy, tym dysponują ryby i płazy i pozwala to zbadać np. zmienianie ruchu całych ławic i wzajemną, wzajemne poruszanie się elektrorecepcja, bardzo fajny zmysł, czyli wytwarzanie i rozpoznawanie pól elektrycznych, w tym absolutnie przodują rekiny. Rekiny mają, to jest w ogóle najczulszy znaleziony zmysł na Ziemi, właśnie elektrorecepcja u rekinów. Rekiny Wyczuwają nawet najmniejsze napięcia i są w tym naprawdę doskonałe. Za tym oto sposobem znajdują swoje pożywienie i są w stanie je wyczuć naprawdę z wielu kilometrów i określić wielkość tego, tego żywego stworzenia, które zamierzają pod, po, pożreć. Ale w elektrorecepcji też super sobie radzą zwierzęta w strefie hadrialnej, czyli tej głęboko morskiej, do której nie dociera światło słoneczne. I tam jest taka historia, że ona, to jest dla nich najlepsza broń. One wytwarzają um, takie wiązki elektryczne, którymi zabijają to, co jest w ich otoczeniu i tym sposobem, bez zużywania za dużej ilości energii, e, są w stanie zdobyć. Pożywienie. No i magnetorecepcja, czyli rozpoznawanie pola magnetycznego Ziemi, i ten zmysł ułatwia orientację w przestrzeni i nawigację. Przede wszystkim, znaczy przede wszystkim ptaki, te wszystkie ptaki, które migrują na wielkie odległości i duże ssaki, też te, które migrują. To jest też ciekawe, bo już wiemy o tym, że plemiona na przykład z dawnej Polinezji były w stanie wykorzystywać magnetorecepcję do tego, żeby się bez map poruszać między wyspami i wyracać. Do miejsca z tego wypłynęli. Więc genialne jest to, że my mamy nadal jeszcze bardzo dużo nieodkrytych umiejętności w naszym mózgu, które pozwalają nam odnajdywać się albo radzić sobie w sytuacji utraty jednego ze zmysłów, żeby nadal móc bardzo sprawnie funkcjonować. No, i co to wszystko ma wspólnego z przestrzenią i z naszą jakością życia? Zacznę od tego, że to, że nastawiliśmy się tylko na jeden zmysł, tak jak wspominałam, nazywa się okulocentryzmem. I tak naprawdę od połowy, no od II wojny światowej, mówimy o tym, że jest to dominujący sposób postrzegania rzeczywistości w kulturach wysoko rozwiniętych. A dominacja wzroku i stłumienie pozostałych zmysłów popyka na stronę wyłączenia. Izolacji i powierzchowności, a poza tym to z takich lżejszych rzeczy, a poza tym posuwa nas w stronę bardzo często depresji, zaburzeń lękowych i różnych problemów psychofizycznych. No więc, czym co możemy z tym wszystkim zrobić? Istnieje taka działka designu, która nazywa się design synestetyczny. Który właśnie odpowiada za wielozmysłowe doznania i stawia na to, że design ma nie być tylko piękny, ale ma również dawać nam wrażenia dotykowe, smakowe czy dźwiękowe. Poza tym mamy neuroarchitekturę, bardzo fajną dziedzinę architektury, rozwijaną od lat 60. Na początku głównie w celu tworzenia przestrzeni dla osób chorych na Alzheimera i osób starszych. Neuroarchitektura zajmuje się dokładnie badaniem, jakie Jaka wysokość okien, jakie kąty, jakie obłości, czyli jakie warunki przestrzeni wpływają prozdrowotnie albo antyzdrowotnie na użytkowników tej, tej przestrzeni. I proksemika, tak naprawdę dziedzina nauki na pograniczu psychologii i antropologii kultury, która bada relacje człowiek-obiekt i człowiek-człowiek. Co jest też fajne, bo pokazuje nam, jak. W różnych kulturach ten dystans wokół nas jest różny i mamy kilka stref. Mamy na przykład strefę prywatną, a, bo proksemika wyróżnia pięć stref wokół człowieka. W strefie prywatnej dopuszczamy do niej tylko najbliższych ludzi. Każdy, kto wtargnie w naszą strefę prywatną na długość łochcia, czyli te 50 cm wokół ciała, jest dla nas od razu postrzegany jako zagrożenie, jeżeli to nie jest nasza bliska osoba, i mamy naturalny odruch agresywny do takiej osoby, ale jeżeli jest to bliski dla nas człowiek, to mówimy na ogół półsłówkami, hmm, spada hmm, ważność wzroku, dlatego bo z tej odległości nie widzimy ostro, więc wszystkie inne zmysły wyostrzają się na tego drugiego. Człowieka. Potem mamy przestrzeń prywatną, tak na wyciągnięcie ręki, takie 120 centymetrów wokół człowieka, i to są te wszystkie bliskie relacje, ale już nie tylko intymne czy nie z dziećmi, tylko to są też relacje z, z rodziną, z przyjaciółmi. To już mówimy trochę bardziej poprawną w naszym wypadku polszczyzną i już lepiej widzimy tą drugą osobę, więc spada ważność dotyku, a dużo bardziej wchodzi słuch i wzrok w relacje. A potem mamy dystanse publiczne. I wszystkie te, które dotyczą tego, co dzieje się na zewnątrz naszego życia. Przy czym wyróżniamy kultury bardzo dotykowe, jak na przykład Włosi czy kultury krajów arabskich i bardzo zdezansowane, jak Skandynawowie czy Japończycy, gdzie w ogóle na przykład nie podaje się ręki, tylko sam ukłon jest już sposobem nawiązania relacji, bądź przywitania się, bądź wykazania szacunku. No i teraz tak, jak mówi Jobson Lee, którego Wam bardzo polecam, i jego TEDx jest bardzo zabawny, ten TEDx jest stary, ale on bardzo fajnie pokazuje, na czym polega design wielozmysłowy. I on mówi, że teoria pięciu zmysłów to nie tylko przydatne narzędzie do oceny różnych doświadczeń, pozwala zastosować najlepsze doświadczenia w projektach. Dobry design wygląda świetnie, wiadomo, ale dlaczego nie miał być świetnie e, pachnieć? Brzmieć albo smakować. I to jest taki chyba najlepsze ujęcie tego, czym jest design synestetyczny. Design synestetyczny skupia się na wszystkich zmysłach bądź na większości zmysłów. I my na przykład ze studentami bardzo często jak projektujemy nowe obiekty, albo je przeprojektujemy, to sprawdzamy w skali 1 do 10, jak różne przedmioty na nas wpływają i co one nam fizycznie zmysłowo robią ponieważ większość przedmiotów, większość też przestrzeni bardzo często my rozumiemy i zapamiętujemy tylko z poziomu wzroku, więc pomacanie swojego otoczenia, zobaczenie jaki jest blat, przy którym siedzimy, jaką strukturę ma komputer, na którym pracujemy, dlaczego nasz ulubiony kubek jest naszym ulubionym kubkiem, czy jest szklany, metalowy czy ceramiczny, co nam te powierzchnie robią, czy wolimy kanapy skórzane, czy atłasowne, czy welurowe, gdzie czujemy się komfortowo. To są rzeczy, o których bardzo często sami siebie nie pytamy, a są też cholernie ważne do tego, żebyśmy mogli mieć przestrzenie, które sprzyjają naszemu poczuciu bezpieczeństwa. I tak jakbyśmy spojrzeli na to, jak wyglądały doświadczenia ludzkie mniej więcej 100-150 lat temu, to mamy sytuację, że jak ludzie szli do teatru, a nie mieli Netflixa i telewizorów, to mieli doświadczenie kolektywne. Siedzieli na takich samych fotelach, wyłożonych tym samym pluszem, słyszeli tą samą orkiestrę, czuli zapachy, perfum ludzi dookoła, byli w jedności. I to dotyczyło wszystkich ludzi. Każdy z nich inaczej odbierał sztukę teatralną, bądź balet, bądź operę, ale doświadczali tego jako grupa. W tej chwili jak spojrzymy na swojego Wola na Facebooku, to Wol każdego z nas będzie inny. Nasz Netflix będzie inny. Nasze wybory, nawet w środku masowego transportu, jakim jest samolot, będą inne. Ktoś może oglądać strzelankę, ktoś obok może płakać, oglądając dramat, a dwa krzesła wcześniej może się śmiać. I mimo tego, że przestrzeń jest to sama, każdy z nich jest zamknięty we swoim własnym przeżyciu. I to dotyczy już każdej strefy życia. Niezależnie od tego, czy palamy wieczorem Netflix na kanapie, czy szukamy informacji, nie ma już jednej tablicy ogłoszeniowej, słupu w mieście, z której wszyscy biorą informację, którą uznajemy za prawdziwą i sprawdzoną. Tylko każdy z nas korzysta zupełnie z innych kanałów, co powoduje absolutną indywidualizację nie tylko spostrzeżeń czy zdobytej wiedzy, ale też potrzeb. Więc dochodzimy do sytuacji, kiedy tworzenie rozwiązań dla poszczególnych ludzi zaczyna być coraz bardziej unikatowe, bo każda z tych osób może służyć delikatnie co innego. No co nie zmienia faktu, że wiemy, jakie są główne bariery tego, w czym powinniśmy się poruszać, tworząc przestrzenie i obiekty, które mają nam robić dobrze. I bardzo podobna sytuacja. E Dotyczy środków transportu takich jak metro. E, ci z Państwa, którzy na przykład jechali metrem w Tokio, to było nieprawdopodobnie e, zmysłowe doświadczenie. Oczywiście nie zmysłowe seksualnie, tylko zmysłowe w kontekście dotykania ludzi, zapachów, tego, że tam było duszno, Zresztą tak samo jak w londyńskim metrze. E, I mimo tego, że tam się tak dużo działo to każdy ze swoim telefonem był w swoim małym mikrokosmosie, więc te wszystkie rzeczy z ciała do niego nie docierały, bo jego umysł był sfokusowany tylko na tym, po czym przesuwa palcem. W momencie, kiedy zaczęła się pandemia, straciliśmy nawet to doświadczenie obcowania z innymi ludźmi i większość z nas przesiadła się do samochodów albo na rowery, przez co znaleźliśmy się w jeszcze bardziej osamotnionej, zindywidualizowanej sytuacji. I ja od tych czterech lat prowadzę... Badania i ankiety nad tym, co ludziom realnie robi dobrze. I zaczynam od pytania, co dla Państwa, dla nas jest poczuciem bezpieczeństwa i gdzie czujemy się bezpiecznie. I do wybuchu pandemii 50% respondentów mówiła, że to jest dom. I było widać takie radykalne przesunięcie w tą stronę, że my jesteśmy zmęczeni byciem w ciągłym ruchu, że nasze biura są źle zaprojektowane, że, że siedzenie godzinami w samochodzie nam nie sprzyja. I chcieliśmy być w domu. Ten dom był taką ostoją, takim szałasem na hałas. W tej chwili już wiemy, że e, taką przestrzenią jest dla nas natura, że my atawistycznie potrzebujemy relacji z naturą. Nawet jeżeli się jej boimy, nawet jeżeli ona nas brzydzi albo przeraża, to to, co robi nam las, to, co robi nam zapach zieleni po deszczu, e, to, jak działają nasze zmysły, jak się wyostrza słuch, jak widzimy blinki słoneczne przez liście. Powoduje, że ten kontakt z naturą wysunął się w ogóle na pierwszy plan w całej tym badaniu dotyczącym naszej relacji z, z otoczeniem. I bardzo podobnie wyglądało to z zapachem: przenieśliśmy się w ogóle w stronę natury. E Smaku to jest zwyczajowo smak słodki, tylko ta liczba wzrosła o 10% z 34 na 44% na smak słodki. I to jest bardzo fajnie uzasadnione naukowo dlatego, bo słodki w spektrum smaku słodkiego jest mleko matki. Więc to jest pierwszy smak, który poznajemy, jest to smak, który kojarzy nam się od malunkości z bezpieczeństwem, z tym ciepłem piersi, z tym biciem serca, z tym dotykiem. Najbliższego człowieka, którego mamy. Więc e, ten smak słodki jest absolutnie uzasadniony. Kolory, które robią nam dobrze, to są zielenie i biele zielenie, dlatego że to jest natura, a biele dlatego, że to jest czystość. I choć szpitale same w sobie nie dają nam poczucia bezpieczeństwa, w większości, to ten kontakt z, z bielą i z czystością jest dla nas taką sytuacją, że coś jest sterylne, więc jest bezpieczne, i to też się bardzo przesunęło w tą stronę tej kolejnej odsłonie ankiety po wybuchu pandemii. Wolimy, bardzo zmieniło się nasze podejście do tego, jakich przestrzeni wolimy, no bo do 2019 roku to były przestrzenie zamknięte i nasze domy, a najlepiej sypialnie, co znaczyło, że jednak jesteśmy narodowo niewyspani, a w tej chwili w prawie 80% są to przestrzenie jasne, otwarte i właśnie kontakt z naturą. Nie było zaskoczeń odnośnie temperatury. Średnio wszyscy najlepiej czujemy się w temperaturach 20-22 stopnie, a naszym ulubionym dźwiękiem jest cisza co też jest zaskakujące, bo my większość z nas, jak już jak robiłam wywiady pogłębione, my nie znamy zjawiska ciszy, w sensie nawet jeżeli jesteśmy w pustym domu, albo idziemy do lasu, to tam nie ma ciszy, tam są ptaki, spadające liście, psy, gdzieś w odgłosie ulicy, albo bawiące się dzieci. W domu to mogą być sąsiedzi za ścianą, więc ta, takie doświadczenie absolutnej ciszy jest nam mało znane, a większość z nas jeszcze tą ciszę zagłusza. Włączamy telewizor, słuchamy muzyki, bo bycie samemu ze sobą cały czas jest dla nas bardziej wyzwaniem niż przyjemnością, ale niepodważalnie ta cisza jest dla nas e, ważna. I jako, konta, jako zajęcie, które nas relaksuje, to właśnie jest kontakt z naturą, a naszym ulubionym materiałem do bycia w relacji jest drewno. I to jest też bardzo fajny moment, żeby powiedzieć o tym, że to ma być prawdziwe drewno. Nie rozmawiamy o laminatach, nie rozmawiamy o płytkach, które udają drewno, bo to znowu jest działanie za pomocą wzroku. Mamy powierzchnie, które udają coś, czym nie są, więc. Wzrokiem oszukujemy nasz mózg, że mamy do czynienia z naturalnym, ciepłym materiałem, a na przykład stajemy na zimnej płytce, która udaje tylko z wyglądu drewno. Więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o to, żebyśmy w swoim otoczeniu mieli prawdziwe materiały, prawdziwe, e, prawdziwe powierzchnie, bo to one nie tylko wizualnie, ale sensorycznie mówią nam o prawdzie materiału i dają nam komfort. No, i jak jest? No jest tak jak na zdjęciu po lewej stronie. Czyli jesteśmy nadal w dużym biegu. Pandemia nas niewiele nauczyła. Wręcz napędzamy znowu, bo chcemy się odbić. Więc jesteśmy w dużym biegu w bardzo zanieczyszczonych wizualnie miastach, i to zanieczyszczonych i światłem, i informacjami wizualnymi. Na bardzo wielu budynkach nie widać elewacji, bo one są zasłonięte reklamami wielkoformatowymi. A jak powinno być? No, powinno być tak, że powinniśmy spędzić jak najwięcej czasu w naturze, w przyrodzie, w otwartej przestrzeni. Powinniśmy regularnie patrzeć daleko, czyli dobrze jest mieć biurko ustawione, np. pod oknem, tak, żeby można było ćwiczyć akomodację oka, bo nasze minusy w wieku dorosłym i teraz w ogóle kolejna pandemia w sensie bardzo zła jakość wzroku u dzieci nie wynika z tego, że genetycznie te dzieci mają złe oczy, tylko wynika z tego, że my wszyscy gapimy się. Ekrany z bardzo bliskich odległości, no na czym nie ćwiczymy mięśni oka, nie ćwiczymy akomodacji, i ten wzrok nam się po prostu pogorsza. A wszystkie badania pokazują, że jeżeli tylko zaczniemy wychodzić codziennie na spacer i patrzeć daleko, ćwiczyć akomodację oka, to ten wzrok zacznie nam się samodzielnie, samoistnie poprawiać. To jest bardzo Ważne i to jest naprawdę bardzo duży problem w wszystkich sytuacjach ekstremalnych, jak stacje arktyczne, jak stacje polarne, jak stacje kosmiczne, dlatego bo to są zamknięte niewielkie powierzchnie, gdzie jest bardzo mało sytuacji, gdzie możemy patrzeć daleko. Więc to ćwiczenie oka przy projektowaniu tego typu przestrzeni jest niezwykle ważne. No i podsumowując tą część mamy cztery najważniejsze zmysły, które dotyczą przestrzeni, to jest dotyk. I w ramach dotyku jest to termika i wilgotność pomieszczeń. I chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, że my mamy wszyscy w Polsce przegrzane domy. 20 stopni w domu to jest naprawdę optimum. Sypialnia po piwnicy i garażu powinna być najzimniejszym miejscem. Żeby się wyspać spokojnie, wystarcza nam 16 stopni. I lepiej nam się śpi, jak jest chłodniej. Więc albo wietrzmy, albo zakrętajmy zimą grzejniki. Ale pilnujmy tego, żeby nie przegrzewać naszych domów, bo to powoduje wysuszenie śluzówek. To powoduje radykalne obniżenie wilgotności powietrza, przez co kaszlemy całą zimę, jesteśmy odwodnieni, mamy popękane usta. Eee, używajmy nawilżaczy powietrza, pilnujmy, żeby w domu ta wilgotność była gdzieś na poziomie 50%. Eee, używajmy materiałów, które są przyjemne. Zanim kupimy mebel, naprawdę spróbujmy go pomacać. Szukajmy materiałów, szukajmy prawdziwych materiałów. Jak coś jest metalowe, to niech będzie metalowe. Jak coś jest drewniane, to niech będzie drewnem, a nie laminatem. Patrzmy, jakie materiały, <laughs> przepraszam, dotykajmy, jakie materiały nam pasują, na jakich nam się dobrze siedzi w majtkach rano, jak robimy sobie pierwszą kawę. Jaki pościeli najbardziej lubimy spać. Szukajmy tych przestrzeni dotykowych, tych mebli, tych obiektów, które sprawiają nam przyjemność, tak żeby to obsowanie w domu nie było tylko dumą, że stworzyliśmy piękny obrazek jak z Instagrama. Ale żebyśmy mieli poczucie, że ten dom nam służy. Dobierajmy, znaczy dbajmy też o porządek, żeby się o rzeczy nie potykać, żeby te przestrzenie były przyjemne, żeby były odległości. Wprowadźmy dywany, wprowadźmy rzeczy, które nie tylko zrobią nam dobrze dotykowo, ale też zrobią nam świetnie akustycznie. A dywany są mistrzami podnoszenia akustyki. I prawdziwe dywany wełniane pomagają również w utrzymaniu wilgotności. To samo robią nam zasłony, to samo nam robią te meble tapicerowane. Jeżeli mamy nad sobą sąsiadów, którzy mają bliźniaczki, i słyszymy jak te dziewczynki bawią się drewnianymi klockami, to znaczy na ogół, że mają panel przyklejony bezpośrednio do betonu i na pewno nie mają dywanu, więc polecam zaproponowanie sąsiadom dywan. I jeżeli mamy cały dom wykończony tylko gładkimi, twardymi powierzchniami, to to echo i sposób niesienia dźwięków znowu, nawet jeśli go nie wychwytujemy, będzie dla nas niezwykle męczący. Zadbajmy też o to, żeby te domy były wietrzone. Zadbajmy o aromaterapię w domu. Jeżeli mamy problem z oddychaniem, to idąc za mądrością naszych babć. I idźmy w amol dolany do, do wody, do nawilżacza powietrza, a jeżeli mamy problemy ze synem, to dolejmy oleje lawendowy. W sensie czasami mądrość naszych przodków była zdecydowanie ponad to, co mamy w tej chwili i te rzeczy naprawdę miały sens. Te ceramiczne wazony wieszane na starych żeliwnych kaloryferach robiły naprawdę masę dobrej roboty i to, że w domach były chłodniej, a okna były nieszczelne, też powodowało, że mieliśmy dostęp do świeżego, Powietrza. A jeżeli chodzi o wzrok, to pamiętajmy o tym. Że, by dobierać kolorystyki lokalnie. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś był na wakacjach w Maroku, to może marzyć o kobaltowo-czerwonym domu, ale w naszej strefie klimatycznej, gdzie słońce większość roku pada pod bardzo dużym kątem, to, jest, to nie działa, te kolory wychodzą sine. Więc spróbujmy rozbarwiać nasze otoczenie, wybierajmy zieleń, która pochodzi z sosny, idźmy w kolor piasku Bałtyckiego Morza, szukajmy tych rzeczy, które są dla nas lokalne. A, I wykorzystujmy e, orientalne elementy, ale w tej gamie, która z zasady nie obciąża naszego wzroku i o każdej porze roku będzie po prostu wyglądać dobrze. I już idąc do końca, zmierzając w stronę końca. E, Mamy przestrzenie, które służą stricte do terapii, na przykład floating, taka komora deprywacyjna, gdzie wszystkie nasze zmysły mogą odpocząć, albo terapia światłem, albo zawijanie w taki kokon, które powodują, że nasza sesoryka ma detoks. I to jest bardzo dobre. My bardzo potrzebujemy tego, żeby nasze zmysły od czasu do czasu. Nie tylko we śnie, były, były odcinane od bodźców, bo wtedy jesteśmy w stanie się najlepiej regenerować. Są już przepiękne przykłady neuroarchitektury i właśnie takiej architektury wielozmysłowej, jakby, jak chociażby ta kaplica w Crown, które pokazują, jak pięknie można wprowadzać przyrodę do budynków, co się dzieje, kiedy musimy gdzieś dojść przez park. I to, ta, to samo dojście nam robi, i jak zupełnie inaczej kontemplujemy kontakt z, z, z jakąś siłą wyższą w momencie, kiedy jesteśmy otoczeni nie murem, tylko przyrodą. To samo tyczy się takich miejsc jak japońskie pawilony herbaty, czy megafony stworzone przez studentkę z Talina, które służą do słuchania lasu. Wszystkie takie, Wielosensoryczne przestrzenie. To na przykład jest przepiękne biuro e, e, architekta, tak nazywa się kano w Hiszpanii, który stworzył swoją pracownię właśnie w kopaną ziemię, a dojście do niej jest przez park, co powoduje, że już sama droga do pracy jest formą terapii i mamy wtedy kontakt ze światłem słonecznym, nasz zegar dobowy się reguluje i to, że możemy cały czas patrzeć na zewnątrz i ćwiczyć to oko po prostu działa na nas bardzo prozdrowotnie a jest bardzo dużo badań, które mówią o tym, że kontakt z naturą w miejscu pracy zwiększa i naszą wydolność, i podnosi umiejętność koncentracji. Czy tak cudowne, surowe w swojej prostocie domki, całkowicie otwarte na przyrodę? Czy takie tak zwane schrony to jest pocket basic house to jest taki balon wykonany z folii termicznej który można schować do kieszeni i w momencie kiedy potrzebujemy się schować przed światem, to możemy do niego wleźć, bo on ma dziurę od dołu. Czy tak podstawowe powierzchnie jak pojazd dla bezdomnych Krzysztofa Wodliczki, czyli to szukanie jakiejkolwiek, chociaż minimalnej przestrzeni, w której każdy z nas mógłby mieć ten swój kawałek podłogi. No i kończąc to wszystko wykorzystujemy w robieniu przestrzeni, które mają ludziom pomagać pokonywać te dystanse i te horyzonty ludzkiego poznania, bo te rzeczy i te, te wnioski przenosimy i na bazy arktyczne, i na um, habitaty kosmiczne po to żeby potencjalna siedmiomiesięczna podróż na Marsa była znośna bo na ten moment międzynarodowa stacja kosmiczna jest sterylnie biała i wszyscy którzy spędzili tam dłużej niż 3 miesiące mówią że to było super doświadczenie no ale sama przestrzeń jest dość więzienna i bardzo zaburza rytm dobowy poprzez przykład zastosowane światło więc ja pracuję nad tym żeby takie przestrzenie Zmiękczać, ale również, żeby takie przestrzenie, to jest brytyjska baza arktyczna, z najfajniejszych, najlepiej zaprojektowanych, jak się jedzie na półroczną misję, to żeby po prostu w tych, w tych przepięknych modułach podtrzymujących życie nie zwariować. I również po to, żeby każdy z nas w takich momentach lockdownu miał wiedzę, jak, jak o to swoje poczucie bezpieczeństwa zadbać czyli rośliny, spacery po lesie, Ciepłe światło żarówek i w ogóle takie światło, które jest funkcyjne, e, wilgotność powietrza, aromaterapia i fajne, przyjemne w dotyku tkaniny oraz dywany, które poprawiają nam akustykę. To jest taka podstawa tego, żeby, żebyśmy po prostu mogli lepiej funkcjonować. Przestrzeni. I ja Państwu bardzo dziękuję. Zakończę cytatem z Lema, że gdybyśmy robili tylko to, co wygląda na możliwe, do dziś siedzielibyśmy w jaskiniach, bo ja bardzo wierzę, że my polecimy na Marsa i będziemy gatunkiem międzyplanetarnym. Piękne dzięki Pani Joanno, Joanna Jurga i jej bardzo życiowy wykład. Pani Joanno, pytania są. To Słucham. Ja... Pozwolę sobie oczywiście je teraz zadać w imieniu naszych uczestników. Miłosz pyta, jak uchronić się przed przebodźcowaniem na co dzień? Wprowadzać rytuały przejścia. W sensie na przykład w przypadku astronautów, czy tych, którzy latają w kosmos czy na logowych misji kosmicznych, my jak tworzymy harmonogramy dnia, to grupujemy zajęcia i robimy tak zwane rytuały przejścia. Czyli są te momenty, że jak robię coś na komputerze, to wystawiam sobie time, timer i trzy godziny robię coś na komputerze, ale co 45 minut mam przerwę, bo my jesteśmy w stanie utrzymać skupienie tylko około 45 minut. I potem idę rozprostować nogi, wstaję zrobić kawę, robię trzy skłony, obchodzę blok dookoła, ale robimy rzeczy. Pozwalają nam mieć różne bodźce, nie tylko te wizualne, bo my jesteśmy przewodnicowani wzrokowo przede wszystkim. Poza tym, unikamy takich miejsc jak galerie handlowe, bo to są bardzo źle zaprojektowane miejsca neurologicznie, które robią nam straszne rzeczy w mózgu, i to jest powód, dla którego większość z nas wychodzi z centrów handlowych z migreną. Więc unikamy miejsc, gdzie jest dużo bodźców, które są bardzo silne, że każdy sklep ma inny zapach, w każdym miejscu jest inna tonacja światła, w każdym sklepie jest inny dźwięk, bo my, nawet jeżeli świadomie tego nie wychwytujemy, to nieświadomie, te wszystkie dane są cały czas w naszym mózgu na bieżąco przetwarzane, więc staramy się trzymać taką higienę i podziału doby, żeby był czas na wszystko e, i unikać miejsc, które nam szkodzą. A te, które nam na pewno nie szkodzą, to jest las. Więc jak tylko czujemy, że jest tłumacz, wsiadamy w samochód bądź idziemy, do lasu i spędzamy tam, robimy te przysłowiowe 10 tysięcy kroków, bo to robi naszej głowie zdecydowanie najlepiej, a działa jeszcze przeciwnowotworowo. No a ta migrena w galerii to chyba też trochę z powodu cen się zdarza. <gry> to też. To też. To Katarzyna w takim razie. I bardzo fajne pytanie. Czy uważa Pani, że nauka o zmysłach na bardziej zaawansowanym poziomie powinna być częścią edukacji w szkole? Tak. Tak, i to, i to w ogóle już bardzo widać, ponieważ my mamy pokolenie, o którym ja mówię, pokolenie folii bąbelkowej, czyli pokolenie, które bardzo mąż doświadczyło takich sensorycznych, nie miało trzepaków, mam dużo mniej wyzwań, nie brudzi się, rzadko skacze w kałużach, w kaloszach, bo chodzi o to, że ma być czyste. I widać boom na wszelkie zajęcia sensoryczne u najmłodszych i mówi się o, o wszelakich zaburzeniach sensorycznych, to absolutnie uważam, że wszystkie zajęcia. Tak jak plastyka, jak zetpety, ale porządne, takie jak się robiło nie wiem, domki dla ptaków, na, no, młotkiem i gwoździami, w sensie nawet jak ktoś z tym młotkiem przywalił w palec, to nadal wszyscy żyjemy. Więc, e, <laughs> więc robienie, trochę taki powrót do dzieciństwa lat 80., ale mniej kompów, zdecydowanie mniej ekranów, hmm. taki bardziej pójście w fińską edukację. Czyli uczenie przez doświadczenie, wyprowadzanie dzieciaków w przyrodę, e, bo to najlepiej uczy o zmysłach. My musimy, bo zmysły nieużywane zanikają, więc my musimy ich używać, żeby po prostu nie chorować. Więc jak najbardziej wiedza, po co nam dotyk i że dotyk może być, powinien być dobry, co to znaczy, jak jest zły, ale co to znaczy, jak jest dobry i po co on nam jest. E, I to samo o dźwięku, to samo o rzeczach manualnych absolutnie tak, koniecznie. Hmm. I jeszcze Zuzanna, konkretne pytanie. Jakie książki na ten temat pani poleca, na temat zmysłów? Tak, bardzo polecam, jeżeli chodzi o architekturę i projektowanie, to Juhaniego Palazma, którego cytaty były w prezentacji Oczy skóry i myśląca dłoń. Jeżeli chodzi o w ogóle sensorykę, to taką piękną książkę freediverzy o zbuntowanych badaczach, i tam jest jakiś podtytuł dalej, to jest James Nestor. Bardzo piękna historia o przygodzie z freedivingiem, ale on tam bardzo szeroko opowiada o zmysłach. I książki tego pana, który napisał Sekretne Życie Drzew, on też napisał, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale on też napisał taką książkę: Dotknij, poczuj, zobacz. I on też tam bardzo pięknie opisuje zmysły, więc to są takie cztery podstawowe rzeczy, ale ja prowadzę podcast Bezpiecznik, do którego bardzo zapraszam, i pod każdym odcinkiem jest lista lektur do odcinka. I tam jest bardzo dużo pozycji zmysłowych, których już nie pamiętam, ale są przeczytane i sprawdzone, że się zgadzają. To pani Joanna, jeszcze na koniec muszę koniecznie zapytać. O bycie analogową astronautką. <noise> Analogowa, czyli taka naziemna. na ziemska. Na no właśnie, na ziemna. A jest szansa, że, że w kosmosie się Pani znajdzie? Znaczy, złożyłam SO pierwszy raz od 11 lat, czyli Europejska Agencja Kosmiczna otworzyła nabór astronautki. Ja w tym naborze wystartowałam, ale ten nabór ma 8 etapów i będzie trwał 2 lata, więc Ojej. zobaczymy, jak się skończy. Ale mamy w Polsce habitat kosmiczny, który służy do testowania, rozwiązania. Zresztą był pokazywany na Gdynia Design to 2 lata temu na wystawie Unit More Space. I my się zajmujemy właśnie habitat się zajmuje badaniem i testowaniem rozwiązań. Do przyszłych misji kosmicznych i podboju kosmosu. I ja dwie takie misje prowadziłam, więc zostałam oficjalnie analogową astronautką, nawet w funkcji komandora, komandorki właściwie. Więc, więc ja z tą branżą kosmiczną mam cały czas duże, duże nadzieje i duże ambicje zawodowe, żebym no, wierzę w to, że będziemy mogli dalej się rozwijać. Wykończyliśmy im jedną planetę, więc może inne uda nam się uratować. Pani komandor, pięknie dziękujemy w takim razie. Joanna Jurga była gościem Gdynia Design Days. Gdynia ciepło i serdecznie pozdrawia. Dziękuję bardzo.